Życzę Państwu. Przyznam szczerze, że dawno takiego meczu drużyna, który jestem trenerem, nie grała. Po pierwsze, ja absolutnie nie mogę mieć pretensji do zawodników w tym meczu, że nie chcieli wygrać, że ułatwiali piłkarzom Górnika wygranie tego meczu. Bo z jednej strony samobójcza bramka to absolutnie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ławki rezerwowych uważam, że nie do obrony i pewnie dużo przypadku. Ale jeżeli po 20 kilku minutach stracimy drugą bramkę, no w sposób za prosty, to widać było, że Górnik ma ogromną szansę ten mecz wygrać. Doprowadziliśmy do wyniku, jak to mówicie Państwo, złapania kontaktu na 2-1. Ale muszę dodać do tego chyba to, co było najważniejsze, że dokonywałem zmian takich, które przed meczem absolutnie nie brałem pod uwagę, a wynikały one z kontuzji zawodników. Z pewnością miało to wpływ na taktykę, tą taktykę, nie chcę powiedzieć najmądrzejszą, ale przestawianie kolejnych zawodników na pozycje inne, no to prowadziło do tego, że Górnik miał szansę do zdobycia bramki, a myśmy przez całą drugą połowę dążyli do strzelenia bramki. Jestem przekonany, że bardzo dużo sił stracili zawodnicy w tym meczu, co jest z pewnością może nie dużym, ale jakimś tam problemem na najbliższe kilka dni, aby doprowadzić zawodników do dobrej formy na najbliższy mecz w środę w Ruchu Chorzów. Pozwoliłem sobie na ławce powiedzieć do trenerów, że w pierwszej połowie jeszcze, że coś mi tu się zaczyna nie podobać, bo my gramy, a Górnik bramki strzela. Całe szczęście, że Górnik nie zrobił 4-0 z Wrocławia, z jesieni, ale 3-1 to jest dotkliwa porażka. Dziękuję bardzo. Nie chodzi o moją pamięć, prawdopodobnie nie jest się absolutnie w stanie przewidzieć, co się będzie działo przez 90 minut w czasie meczu. A chyba mój przyjaciel nie z boiska, bo nie byłem piłkarzem, tylko piłkę kopałem, ale mój idol Stasio Łyszczyzło potwierdzi, że jak się przygrywa 2-0 jeszcze po dwóch prawie samobójczych bramkach, to później siada, jak to się mówi, i głowa, i nogi. No szacunek do zawodników, że grali ten mecz do końca. A ja mogę żałować, że nie byłem kibicem na tym meczu, bo by mi się mecz podobał. A w tej chwili, no, ta porażka to na pewno mi uśmiech z twarzy ściąga. Znak zapytania przez rok. A pan na myśli wynik, to w tej chwili ja nie jestem cudotwórcą, żeby przewidywać wynik. Natomiast musimy, że tak powiem, mówiąc językiem generała, rannych opatrzyć i zobaczyć, na kogo możemy liczyć i spokojnie ustawić ten zespół do meczu w Chorzowie. Bardzo bym chciał, aby w Chorzowie zagrać beznadziejny mecz i wygrać ten mecz. Pan to notuje? Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Tym bardziej, że zostało odniesione przeciwko bardzo dobrej drużynie. Mam tutaj na myśli zarówno organizację gry w obronie, bo to widać jest domeną Śląska
jak również bardzo szybkie przejście po biorze piłki do ataku. I rzeczywiście dzisiaj Śląsk zaprezentował te swoje wartości, a co by nie mówić, ten Orest Leńczyk zawsze fantastycznie drużyny przygotuje fizycznie. Natomiast i tak jak powiedziałem, to zwycięstwo tym bardziej cieszy, bo ta drużyna naprawdę jest bardzo groźna, zresztą zajmuje drugie miejsce na dzień dzisiejszy. I to nas bardzo cieszy. Brawa dla zawodników za zaangażowanie, ale wiadomo, w takich meczach przeciwko tej klasie drużyny nie wygrywa się samym zaangażowaniem. Do tego potrzebne są również umiejętności na odpowiednim poziomie. I dzisiaj zawodnicy również zaprezentowali te umiejętności, które przyniosły nam zdecydowane zwycięstwo. Jeszcze raz muszę pochwalić zawodników. Myślimy już o następnym spotkaniu. Dziękuję. Tak, zawsze czas przerwy jest czasem dla trenera i zawsze staramy się przede wszystkim wprowadzić kilka korekt, zarówno jeżeli chodzi o organizację gry, jak również odpowiednio umotywować zawodników. Także jest to standardowe działanie. Wszyscy razem na zakończenie również te poprawki wnosimy do naszej gry. Także widać, że to pomaga. Czasem tak bywa, że akurat tutaj przeciwnik jest na tyle trudny i niestety nic się nie da zrobić. Natomiast dzisiaj było to bardzo skuteczne.